Witajcie serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z Avalanche Snowboarding. Tym razem już musiałbym to sobie poważnie w tym momencie sprawdzić. Poczekajcie chwilę. Piąty. To jest już piąty odcinek z Avalanche Snowboarding. 72 zdobyte gwiazdki i porachunki zawodnicze, z którymi jeszcze mamy cały czas na pilku. A pomimo wszelkich starań, wciąż pozostają te nieszczęsne kikery. No i przede wszystkim legenda szczytów, wiadomo. Oraz pozostałe wyścigi. No ale, wymasterowane miały przyjemność zostać w miarę możliwości lodowiec. Ale miasto i las sobie zostawiłem w spokoju. Zamiast tego... pozwolę sobie na takie rozwinięcie sytuacyjne. No i właśnie jest jeszcze to. Co będziemy robić w dzisiejszym odcinku? Ano, rozegramy sobie ponownie, ja przepraszam bardzo, kolejne tryby, tym razem już ogólnie w mieście, lesie i stadionie. I przy okazji sobie opowiem w miarę możliwości o tym, co u mnie ostatnio w życiu słychać. A słychać chociażby u mnie to, że nagrywam ten film w dniu swoich urodzin. 27 marca. Ale wy zapewne zobaczycie go... zobaczycie go innego dnia. No chyba, że ten gameplay uda mi się wrzucić jeszcze dzisiaj. Chociaż nagrywam to wieczorem. No ale w każdym razie, jazda dowolna numer 2. Nasz cel: zdobyć 58 tysięcy punktów technicznie. Tak więc powodzenia nam. Tak więc życzę mi powodzenia. A ja tymczasem zaczynam. Jazda! Ride! No tak, nie mogło być za różowo, prawda? No dobra, co tam u mnie? Ano... ostatnim czasem miałem przyjemność odkryć, że w sumie tak naprawdę... moje kuktatorstwo pod wpływem różnych emocjonalnych czynników się nawróciło. Ale na szczęście było to tylko na chwilę, bo udało się to w miarę szybko pokonać.
genias! Czyli, że nie udało mi się niestety pobić tego rekordu. No nie! No dobra, czyli trzeba będzie to i owo doszlifować. Oj, oj, oj! Jeszcze raz. Nie poddamy się. To nie miało prawa się skończyć dobrze, po prostu. No chyba z was zbogięło!
Rządzisz! No dobra, jedna wywrotka wydarzyła się na samym końcu, ale i tak. No jakąś cenę trzeba ponieść, prawda? No właśnie. Zobaczmy statystyki. 12 skoków. Przejęcie poręczy 10, transfery 3. Triki 15, gleby 1. Kontynuuj. No i co teraz? Te oto zawody, które są bardzo trudne całkiem. No i jeszcze te, no i jeszcze te nieszczęsne kickery. No możemy spróbować, ale raczej bym nie liczył na większe oparcie ze swojej strony. Z własnej strony motywacyjnej. Ciekawe, czy uda mi się kiedyś jeszcze zrobić w miarę szybki, płynny odcinek z tego, z tej gry. No, bardzo ślepiony tym, co się dzieje. Co się ze mną dzieje? No, w każdym razie, tak jak powiedziałem, kuktatorstwo ostatnimi czasy, jak się okazuje, jak się dowiedziałem, począwszy od końcówki zeszłego roku, w sumie się u mnie troszkę nawróciło. Ale spokojnie, ma przyjemność być to tylko i wyłącznie krótkotrwałe. I szybko mam przyjemność to pokonywać. Nie pozwolę sobie ponownie wpaść w kryzys egzystencjalny, jaki miałem na przestrzeni całego zeszłego roku. No przecież ja w ogóle nie zaliczyłem nieudanego lądowania na ziemi. Po prostu wylądowałem, Jezus Maria. No nie! Nie no, to jest dokładnie w sumie ta... To jest tak naprawdę dokładnie ta sama trasa, jaką wcześniej rozgrywaliśmy.
Naprawdę? Przecież ja w ogóle nie wjechałem na ten... na tabelkę. No i muszę przyznać, że dzisiaj jestem wyjątkowo spokojny w stosunku do poprzednich odcinków, przy których muszę szczerze przyznać, spieszyłem się tak naprawdę. Na chwilę przed końcem ferii i wszystkiego. No wiecie, jak ja jestem. O nie! Naprawdę! Naprawdę? Dlaczego ja to zrobiłem? No, nagrywałem poprzednie odcinki w sumie śpiesząc się. Śpiesząc się przed zakończeniem miesiąca i tak dalej. A to wszystko właśnie z powodu przeznaczenia czasu na wszystko innego, byleby tylko nie na to, co chciałbym wykorzystać. Nawet kurde, nie wykorzystałem historii za bardzo. Do pogrania sobie w międzyczasie i zakończenia swojego wstępnego zapoznania się z PlayStation 4. Bo tak, no moje wstępne zapoznawanie się z PlayStation 4 trwa i będzie trwać, dopóki nie przejdę wszystkich Unchartedów. A właśnie... Seria Uncharted jest pierwszą ogrywaną przeze mnie na tej konsoli. Niestety mogą mieć te gry już dawno za sobą. Ale niestety zwlekanie z platynowaniem trylogii zremasterowanych z trzech pierwszych części oraz zbyt obuźniarskie podchodzenie do Uncharted'a 4, no poprzez zajmowanie się wszystkim tylko nie tym, co trzeba, no właśnie doprowadziło mnie do obecnego stanu, jaki mam. A czym było to spowodowane kuktatorstwo nawrócone? No różnymi czynnikami. W przeciwieństwie do... które zgromadziły się w jedną złączoną całość. Jeden element emocjonalny, którego już wiele miesięcy temu wam przedstawiłem i nie zamierzam przedstawiać ponownie. No ale w każdym razie. No to kilka czasów powinny być tylko chwilowe. Mam przyjemność wydostać z jego spodów, także spokojnie. Szybko. Tak więc nie martwcie się za bardzo o mnie, dam sobie radę. Jak powiedziałem, nie ryzykownie, ale nie jest taki prosty, prawda?
Nie, 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 nie. Naprawdę? Ja się nie poddam. Co mi długo zajmuje, muszę przyznać. Rządzisz! I o to właśnie, kurde, chodzi. No dobra. Przynajmniej dwa gwiazdki udało się zdobyć. Przynajmniej to. Nie, no chciałem statystyki zobaczyć. No zresztą dobra. Thank you.
rządzisz. No, jeśli nie ja, bardzo przepraszam. No właśnie, wyższa punktacja. To przynajmniej to. Zdobywa się jedną gwiazdkę, przynajmniej jedną. Statystyki. Porównanie. Wynik w locie. Wynik board slajdu. Przejechane poręcze. 11 na 4. Okej. I wreszcie statystyki trików. Zero gleb, o to właśnie chodzi. Ale wciąż nie potrafię zrozumieć, na czym polegają kickery. No dobra, na spokojnie, bez śpieszenia się, bo po co? No i właśnie, zmień postawę sześciokrotnie, leć przez minimum 2 sekundy, wykonaj podwójny backflip, wykonaj 1800, nie glebnij, zdobyć ponad w trakcie jednego skoku. Skoki, to możemy z łatwością wykonać, bez żadnego zamartwiania się o cokolwiek. Jeszcze na zakończenie, byleby tylko odcinek nie trwał zbyt długo, ale zapewne... Rządzisz. No, starałem się jak tylko mogłem. No i co w związku z tym? To było wyjątkowo bardzo proste. Masz nowy sprzęt. Przejdź do trybu dostosowania, aby obejrzeć. Statystyki. Zero transferów oczywiście. Wynik w locie taki. Wynik board slajdu taki. I wynik tryków taki. Ale spróbujmy to wszystko wykonać jeszcze raz. We'll be right back.
Jak to chciałem wykonać Misty? Ride! No przecież ja w ogóle nie skorkałem! Ride! Rządzisz! No i pozostali członkowie z narciarskiej elity się tu zebrali jeszcze. Super! Bardzo fajnie. Zmień postawę 6-krotnie. Zdobywasz kolejne 3 gwiazdki. Porównanie. Teraz porównanie. 0 transferów, oczywiście. Wynik w locie taki. Wynik broslajdu taki. Statystyki trików takie. I 0 gleb. O to właśnie chodzi. Przejechane poręcze. Dystans broslajdu. Poczytam to już sobie, jak będę oglądać to nagranie. A póki co, to by było na tyle, moi drodzy, w tym odcinku z Avalanche Snowboarding. Widzimy się w kolejnym odcinku, być może ponownie za miesiąc albo i krócej. W międzyczasie jeszcze opublikuję na swoim kanale kolejny film informacyjny, tym razem z okazji Prima Aprilis. No dobra, czyli jednak stadion sobie chyba odpuściliśmy, urąbanie mózgu, że nie pamiętam, czy w ogóle go robiliśmy, ale no, że nie pamiętam, a przecież na nagraniu przecież jednocześnie go robiłem, ale nie pamiętam, ale zapomniałem w ciągu tego, że ten go robiłem w ogóle, ale w każdym razie, no nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. W kolejnym odcinku będziemy od rzeczy jasna kontynuować dzieło symfonii swoich przygód snowboardowych, ogrywając kolejne zawody, między innymi wyścigowe, i przy okazji rozgrywając, i przy okazji może potencjalnie odblokowując, korzystając wreszcie z tych strojów do stopu. Zaś póki co żegnam się z wami. W kwietniu ogłaszam, że pojawi się na samym początku, że okazji biorę, aby jest film ogłoszeniowy, w którym powiem te i owe rzeczy na temat mojego obecnego stanu. Zaś póki co żegnam się z wami i do następnego ciekawa na snowboarding. I żebym spełnił to, czego się nie udało zrobić w 2022. Do widzenia!